10 nazistowskich państw. 10 Finlandia. Choć nazywanie Finów nazistami jest niesłuszną obrazą, to faktem jest, że ludzie z północy wspierali Hitlera. Zimą 1939 roku Związek Radziecki zaatakował Finlandię, która mogłoby się wydawać była bezbronna i skazana na porażkę. Po trwającej przez całą zimę wojnie oficjalnie zwyciężyli Rosjanie, lecz nieoficjalnie dość słabe wojsko fińskie Stawiło taki opór, że Armia Czerwona zmuszona była się wycofać. Kiedy wybuchła wojna między Trzecią Rzeszą a Związkiem Radzieckim Finowie w ramach odwetu wsparli nazistów. 9. Japonia. Pakt z Hitlerem zawarł również kraj kwitnącej Wiśni. Brak surowców, jaki dotknął Japończyków, wymusił ekspansję w kierunku Azji. Pierwszy konflikt wybuchł z Koreą, a następnie z Chinami i Stanami Zjednoczonymi. W ręce cesarstwa trafiły Filipiny, Indonezja i Birma, zaś w poważnych tarapatach znalazły się Indie czy Australia. Japonia była ostatnim krajem osi, który skapitulował ostatecznie 9 września 1945 roku. Do ostatniego dnia walki prowadzono w Chinach. 8. Włochy. Miejsce narodzin faszyzmu. Rządzone przez Benito Mussoliniego państwo przystąpiło do wojny 10 czerwca 1940 roku, wypowiadając wojnę Wielkiej Brytanii i Francji. Włoskie wojska działały również w Grecji, Jugosławii, Tunezji czy Egipcie. Wraz z Japonią i Niemcami tworzyły Pakt Trzech. 7. Węgry. Pierwsze państwo, które wsparło Pakt Trzech. Jako dawne Austro-Węgry królestwo było sprzymierzone z Niemcami, u boku których działało w trakcie I wojny światowej. Ponadto Węgry były jednym z państw uczestniczących w inwazji na Związek Radziecki. 6. Tajlandia. W 1941 roku do Tajlandii wkroczyła armia japońska. Nakazano przerwanie oporu, po czym podpisano sojusz wojskowy. Wojska Syjamu wspierały działania państw Osi oraz oficjalnie były w stanie wojny z Wielką Brytanią. Po zakończeniu konfliktu USA rozpoczęło działania oczyszczające Tajlandię z zarzutów, choć Anglia żądała 3 milionów ton ryżu jako odszkodowania. 5 Irak w 1941 roku nacjonalistyczny rząd wyrzekł się brytyjsko-irackiego traktatu, jednocześnie popierając państwa Osi. Niemieckie siły powietrzne i pancerne wspierały Arabów w Libii, Egipcie, Palestynie i właśnie w Iraku. Na Bałkanach przyjmowano muzułmańskich ochotników do Waffen-SS. 4. Słowacja. Kiedy tylko państwo ogłosiło niepodległość 14 marca 1939 roku, natychmiast zostało bliskim sprzymierzeńcem Niemiec. Słowackie oddziały brały udział w inwazji na Polskę, uzyskując kilkanaście polskich gmin w Karpatach. Ponadto Słowacja wypowiedziała wojnę Związkowi Radzieckiemu, Wielkiej Brytanii i Stanom Zjednoczonym. Po wojnie kraj przymusowo wcielono do federacji z Czechami. Stan ten utrzymał się aż do 1993 roku. 3. Bułgaria. Podobnie jak większość państw bałkańskich, Bułgaria mocno wspierała nazistów. Pomagała Hitlerowi w atakach na Jugosławię oraz Grecję, zyskując m.in. historyczną trację. W trakcie inwazji na Związek Radziecki rolą Bułgarii było tłumienie rebelii na zdobytych już terenach. 2. Francja. Choć jest to jeden z przykładów alianckich państw, Trzeba pamiętać, że znajdował się tam dość duży obóz popierający nazistów. Francuzi uczestniczyli w deportacjach Żydów, w walkach z francuskim ruchem oporu i bitwach w Indochinach, wspierając oczywiście Japończyków. To ich fabryki bardzo intensywnie pomagały wojskom hitlerowskim. Mimo to Adolf Hitler nie chciał pozwolić na utworzenie nowego państwa francuskiego. 1. Serbia. Serbia została zdobyta przez trzecią Rzeszę, przez co utworzono tam pronazistowski rząd. W przeciwieństwie do innych państw serbskie wojska działały tylko na terenie kraju. Na terenach podlegających nazistom powstało kilka obozów koncentracyjnych, zaś w 1942 roku Belgrad został ogłoszony strefą wolną od Żydów. Również na terenie Serbii utworzono gestapo. Dzięki za obejrzenie do końca koniecznie subskrybujcie kanał i zostawcie łapkę w górę oraz obejrzyjcie mój równie ciekawy poprzedni film. Cześć!